wie na co bym wskazał. Robiłem już prezentację o Windows Hello, o sterowaniu, jak to wygląda logika i tak dalej, ale jest jeden zasadniczy problem. Jeśli czymś sterujemy, to zazwyczaj polega to na tym, że po prostu klikamy przycisk i się coś zmienia. Ale technologia wchodzi coraz bardziej do takich jakby sygnałów biologicznych, to można nazwać, czyli na przykład odczytuje twarz lub jakieś inne z odcisku palców sygnały i na przykład loguje z pana dostęp. A co by było, jakbyśmy czytali bezpośrednio z mózgu, bo mózg musi najpierw wymyślić, że a okej, okay, chcę nacisnąć przycisk i zapodać impuls tam do ręki, dobra, klikniemy. Coś nie tak? Ale czym tak naprawdę jest nasz mózg? Jest to taki zbiór neuronu. Czyli mniej więcej to wygląda trochę jak taki hub USB, że tam wchodzi sygnał z jednej strony, a wychodzi w kilku innych gałęzi. I jest takie coś, co się nazywa EEG w skrócie. Rozumiem skróty nigdy nie umiem, bo brzmi co najmniej dziwnie. I używa się do tego zazwyczaj takich czepków, gdzie się zakłada. Im więcej takich elektrod, tym lepiej pobiera sygnał, ponieważ to jest tak, że jakby, tak jak taki miernik, składamy plus, minus między tam takim neurony i badamy, jakie tam przepływają napięcia. Nauka jest na tyle rozwinięta, medycyna, że tam analizuje te wszystkie sygnały, wie o co chodzi, ale nie o to nam dzisiaj chodzi, bo przecież chcielibyśmy wykorzystać to, żeby jakoś sterować i używać na co dzień, a nie dopiero jak mamy jakieś problemy psychiczne, prawda? Jest takie EEG i do sterowania jest wymyślona kupa sposobów i teraz zaprezentuję kilka takich najbardziej fajnych, czyli na przykład takie EEG, jeśli szczytamy sygnał, możemy zrobić całą mapę mózgu i określić na przykład, hej, on myśli, że chce na przykład polecić dronem do góry i na Florydzie są takie zawody, gdzie się zbierają uniwersytety z całej Ameryki i sterują własną zrobionymi takimi dronami, które są sterowane EEG. Drugie to sterowanie jakimś robotem, niekoniecznie takim fabrycznym, ale na przykład można, ktoś, kto nie ma ręki, można by mu dorobić sztuczną rękę, doczepić i mógłby sterować za pomocą myśli zupełnie jak prawdziwą ręką. Czyli takie bawienie się w takie cyborgi, biomechaniki. I takie też jest możliwe, ponieważ takim podobnym robotem, w Gliwicach na przykład taki jest najbliżej, gdzie po prostu wsiada człowiek, zakładają mu czepek i on myśli, jakby chciał poruszać tym robotem i ten robot rusza. I dalej, w Gliwicach coś takiego jest? Słucham? To u nas w Polsce? W Gliwicach jest. No tak doczytałem. Polskie Gliwice. To się zdziwiłem. Nie bywało. Fajnie. Niemieckie Gliwice. No cóż, ale jest. Jakie by to było ułatwienie, jakby na przykład taki pracownik, co pracuje na taśmie i tam na przykład stempluje coś albo coś tam zakłada, i po prostu siada w domu, zakłada sobie taki czepek i stemplował za pomocą takiego robota. Chociaż w sumie to nie było potrzebne, bo można by go zaprogramować, ale jeśli chcielibyśmy być bardzo humanitarni, pokazywać, że nasza firma jest taka bardzo do człowieka, to moglibyśmy podłączyć go i pokazać. Kolejna rzecz jest taka, że za pomocą tego przesłano maila z Indii do Francji. Pan z Indii. I w Indiach było tak, że w Indiach tego faceta podłączyli do EEG. A klawiatura nie jest wygodniejsza w noszeniu? Ale to jest eksperyment. Spokojnie, ponieważ można takie EEG, jest takie wygodne, że można na przykład rozciąć czaszkę i bezpośrednio do kory mózgowej wsadzić. To bardzo wygodne. Bo właśnie, ponieważ najpierw przyjdziemy... I to dzisiaj będzie? A potem jakie są problemy, bo będziemy dzisiaj pewnie... Jakiej treści był ten e-mail? Hello, I'm Rajesh, how can I help you? Pewnie jakiś poradnik na YouTubie. A działa meta z prostym? Tego nie, to jest wszystko przed tobą. I właśnie pomyślał maila, zakodowano to na wiadomość cyfrową, przesłano mailem, a we Francji zakodowano to z cyfrowego na taką stymulację prądową, ponieważ można zrobić drugą stronę, bo tutaj chodzi o to, żeby kogoś tak lekko porazić prądem i spuścić go, żeby te neurony wywołały jakąś wiadomość. I właśnie tak zrobiono maila. Kiedy by nawet tak krzesło elektryczne? Mniej więcej. Wiadomość zrewolucjonowała. Dwa nurty były. To dopiero jest furtka do manipulacji społeczeństwem, co? No. Słowa, żeby
A czwarta rzecz, dlaczego to jest takie fajne i chcielibyśmy tego używać? Ponieważ naukowcy z Uniwersytetu, nawet sobie zapisałem, w nauk kognitywnych i neurologicznych imienia Maxa Plancka udowodnili, że sygnał w mózgu pojawia się już sekundę przed tym, jak w ogóle mięśnie, jakiś sygnał pójdzie do nerwów, że chcemy poruszyć w ogóle mięśnie. Czyli możemy coś wykonywać, zanim jeszcze w ogóle nasze ciało będzie wiedziało, że będzie chciało to zrobić. Wsteczne opóźnienie. A jeszcze kolejna rzecz to jest poruszanie tego ręki robota. Takie coś istnieje i w Polsce także, na Politechnice, zrobione przez moje koło naukowe aparatury biomedycznej, gdzie jest taka ręka, do której można podłączyć silnik i dowolne sterowanie, ponieważ nie tylko trzeba sterować umysłem, można sterować na przykład mięśniem. Trzeba drugą człowiek... ręką. Słucham? Albo drugą ręką. Naprawdę, można połączyć prawdziwą rękę i sterować. Jest to po prostu kwestia połączenia. A taka już trochę dygresja, trochę z tym przesyłaniem informacji cyfrowej na takie symulacje elektryczne, czyli krzesło takie elektryczne lekko. I to wszystko dzisiaj będzie. To rozcinanie czaszki i to krzesło elektryczne będzie dzisiaj, tak? Tak, dlatego szukamy kilka. Ale już się zgłosiłeś, więc... Właśnie chciałem stwierdzić, że to tak jest. Jest takie coś jak bioniczne oko, czyli jak taka kamera, jak na przykład na takim laptopie, odczytuje sygnał cyfrowy, przerabia go na taką stymulację, że tam radzi lekko prądem przez elektrody i wywołuje w umyśle kogoś taki obraz, że na przykład widzi wino i patrzy, o, dobre wino, i tanie. Dobre, bo tanie. Tanie wina są dobre, bo są dobre i tanie. I cała taka technologia przynosi mi na myśl, że można by po prostu podłączyć człowieka do mózgu i w ogóle zapomnieć. Boże! W końcu tam na wiejskiej jest 460 takich, co można podłączyć się do ludzkiego mózgu i po prostu stworzyć obok jakiegoś surogata, robota, który by tak pracował obok. Taki był nawet film, że ludzie leżeli i po prostu myślami sterowali jakimś robotem, to był gdzieś indziej. Mogli wykupywać na przykład w sklepie opcje wyższego skakania, lepszego wyglądu. Cały biznes marketingowy mógłby się rozwinął. To możemy wykonywać i to się nazywa BCI, czyli Brain Computer Interface. I teraz rzecz najważniejsza, czyli jak chcemy to czytać, co nam przynosi mózg. Rozkłada się to na fale, które są w hercach. I nie będziemy sobie tak bardzo się zagłębiać, bo powiedzmy sobie szczerze, chcemy dzisiaj się pobawić, a nie mieć tego wykładu i uczyć się długości. I pierwsza taka fala to jest odpowiedzialna, najkrótsza taka, pokazuje, że jesteśmy na przykład w głębokim śnie, głęboko medytujemy. Kolejna to jest taka, że jest sen płytki, albo coś zapamiętujemy lekko, ponieważ to, co jest ciekawe, to bardzo się skupiamy, to wchodzi na takie wysokie fale, coś się uczymy, a potem jest taka medytacja, jak medytujemy lekko, to wtedy zapamiętujemy. Alfa to jest taka codzienna fala, czy jak idziemy, oddychamy, taka fala pokazuje, ok, oddycha, nie zapomniał, żyje. Kolejna to jest mi. To jest ciało w spoczynku, dość ciekawa fala, ponieważ musimy być całkowicie w spoczynku i nawet jeśli pomyślimy, że chcemy się ruszyć, to ona znika. Kolejna to jest beta i to jest właśnie ta odpowiedzialna za poznawanie, gdy się skupimy i tak bardzo pracujemy, tam zapamiętujemy i tak dalej. I gamma ostatnia to jest już taki najwyższy poziom, wtedy przy zapamiętywaniu, jakiś intensywny wysiłek sportowy. I tak dalej, i tak dalej. I jest taki przepis generalnie tutaj od głębokiego snu, najbardziej takiego samomedytacji, tam najbardziej takiego skupienia atencji. I to, co teraz chcemy zrobić, to jest tak. Weźmiemy takie coś, niestety zapomniałem dzisiaj skalpela, więc się upiekło. Bierzemy ochotnika i założymy mu coś takiego. Co prawda to nie są elektrody, które zakładamy dookoła głowy, jest dużo. Ja w to nie wierzę, muszę to sprawdzić. Ale jest tu jedna elektroda, którą zakładamy na głowę. Na pewno zostaniesz potem wesoły. Stymulacji dzisiaj nie ćwiczymy, ale spokojnie, pracujemy nad tym. Będę potem mądrzejszy.
Nie, zobaczymy na stole. Będziesz świecił. Teraz tak, tu jest taka ta plusowa elektroda, a tu jest ziemia uziemienna z elektroniki, tam plus minus, tak? Teraz zakładasz to tak. Nie, to na czoło. To na czoło, a to za... Między zęby. Możesz, ten to nie przeszkadza z okularami. Czekaj, to tutaj musisz, tak? Ale co? A to, znaczy nauczyłem, to się nazywa poduszka, no, coś takiego. Dobra, ale założę okulary, chociaż was widział ostatni raz. Okej, to co chcemy zrobić, to tutaj bierzemy myśli, wszystkie kosmate myśli. No nie wyświetla ich na ekran. Wizualizacja. Spokojnie. Wizualizacja. Dzisiaj jest Światowy Dzień Seksu, nie? Dokładnie. Potem prześlemy na komputer. W komputerze... O, już się odzywa, żeby grał sygnał. Masz impulsa. Mikrokontroler, który... I mózgu nie stwierdzono. Przekaże sygnał za pomocą programu do silnika krokowego, który będzie, jeśli skupisz się na więcej niż 80%, to wtedy będzie się zwijał i będzie łamał łyżkę. Nie jest to chyba aż tak. A po czym jest poznawane skupienie na 100%? Po złamaniu łyżki. Generalnie po tych falach, po długościach tych fal. Boisz się, że cię łyżka trafi? Co prawda nie jest to tak bardzo zaawansowana technologia. Wiesz, ciebie, żebyśmy powiedzieli, że faktycznie byłeś. Okej, okay. Jak będziemy to robić? Tutaj mamy program napisany w języku C na mikrofonie. Ale ja nie muszę tego wyrecytować w głowie. Ale żeby go zrozumieć, to złamiesz łyżkę. O, właśnie, tu mamy program, który jest odpowiedzialny za to, że dostaje te dane i wysyła je tutaj. I tutaj jest też zaprogramowany program, że jeśli skupisz się bardziej niż 60%, to wtedy wysyła tam sygnał do silnika. Dajcie ci prawdę. Tutaj z kolei jest... To na razie mam 100% medytacji, nie wiem. Tak. Chyba nie działa. O jedzeniu myślał. Myślę. Nie, bo to jest dopiero program, więc tutaj się nie pojawia nic. A tutaj jest processing, czyli takie coś, że wychwytuje przez Bluetooth, łapie te zmienne i wysyła do tego programu. I najpierw sobie zobaczymy wirtualizację. Proszę bardzo, wszystkie kosmate myśli widzimy. Od razu. Coś tam jednak jest. Tutaj jest takie rozrysowane, GIF jest. Wszystkie fale. Generalnie jak zauważyłem, to tu od góry, jak zegar idzie w prawo, jest od tych najbardziej takich medytacyjnych do tych najbardziej takich do skupienia. Ty śpisz. Tutaj mamy takie ładne wskaźniki, czyli atencja i medytacja. I tutaj jest generalnie pokazane to, co szczytuje, czyli takie... Naukowo to się mówi nałożone sinusoidy. Nie liczy z szeregu Fouriera, możemy policzyć wszyscy razem, ale program robi to za nas i rozpisuje na takie właśnie fale tutaj pokazane na długościach już. I widzimy... Co to teraz działa? Tak, teraz działa. Zostajmy się tak chwilę. To zrób tak, tak, myśleć, nie myśleć. Myśleć. Czyli jaki parametr mierzą elektrody? Daj sobie światło. Jaki parametr mierzą elektrody? Napięcie. Napięcie tak jakbym wsadził miernikiem plus i tam minus, tam baza, masa w jakiś układ. Masa, ale odpowiedź synaptyczną mierzysz przez skórę i przez czaszkę. Tak, właśnie to jest problem, że skóra i czaszka deformują ten sygnał, na przykład mrugi. O, to na przykład tutaj poleciała taka do góry, to jest dużo silniejszy sygnał przez skórę i właśnie deformuje trochę to. Ale generalnie na przykład to, co mówiłem, są elektrody, no które... ja to sprawdzam. No tutaj to zagniesz łyżkę. Oddychaj. Na razie jeszcze nie włączyłem prądu. Nie oddychaj i tak to się nie elektrody. Albo zęby zaciśnij. A jakbym zaczął na przykład plaskać? O, od razu. No właśnie, bo mięśniowe sygnały są dużo bardziej takie silniejsze. Ale generalnie właśnie jest problem i są elektrody, które się wsadza do kory mózgowej, tylko to jest niewygodne, bo trzeba użyć skalpela. Ale gdzie no zapomniałeś skalpela, sorry. Pójdziemy na żywca. Ale się taki zasób krzesło elektryczne. Żeby działał, wtedy mięśnie będą w pełni zrelaksowane i ten, wtedy sprawdzić już tylko przez ten... No nie wziąłem stymulatora, ale mamy spokojnie. Mamy spokojnie. Może następnym razem. I jeszcze problem z tymi elektrodami, co się zakłada do kory mózgowej, jest tak, że one tak mniej więcej w szybkim czasie, czyli tak z miesiąc, to obrastają
tam tkanką, już się nie da z nich łapać sygnału, więc tak trzeba by co miesiąc otwierać, zamykać, otwierać, zamykać, tam wkładać, wykładać. Ale tutaj mamy po prostu jedną elektrodę, czyta tak szybko sygnał, tak w miarę dobrze. Oczywiście tam lekarz jakiś tam Freud by z tego nie mógł czytać marzeń sennych, bo właśnie na przykład mrugnięcia albo jakieś tam przyciśnięcie psuje trochę sygnał, ale generalnie możemy określić skupienie i medytację, bo to nas dzisiaj w sumie obchodzi, a najbardziej tam skupienie. I teraz już przechodzimy, tutaj włączyłem, nawet takie tutaj jest ładne zaprogramowane okienko, to będziemy sobie patrzeć. Adin, dwa, jak się dzieje? Po prostu wezmę. Feel the force. Nawet sobie. Ada. Foto. Nie, kam to będzie. Tak. A można kogoś duszyć? Nawet mam kamerę, żebyście wszyscy widzieli złamanie łyżki. A teraz tu nie widzicie. Dobra. Teraz nie widać łyżki. Okej. Okay. Stawiamy, proszę bardzo. Jest łyżka. Oj. Niech moc będzie z tobą. Nie zabierz. Ale mogę ostrość regulować. Zabiłeś mnie po raz ostatni. Proszę bardzo, idealnie. Tak przez kable, więc trochę. Okay. Sorry, że tyłem, nie? Cyberpunkowy. Ale muszę się zmierzyć z przeciwnikiem. Dokładnie. Teraz jest 80. Ja tu biorę najważniejsza bateria, bo to zasila w sumie. I uwaga, uwaga. I mam się na tym totalnie. Spinam i uwaga. Chcesz nam powiedzieć, chyba, że bez baterii nie dałby rady złamać łyżki? Proszę bardzo, łyżka jest. A łyżka no to niemożliwe. Skup się. Skup się. Skup się. Jakiś dobrów może, co? Jakąś piosenkę zaśpiewajmy. Cieniot! Jak ja mam się skupić, jak wy mi to tutaj cały czas stać? Nie myślę o różowych królikach. Nic, sensie. Od razu poleciało. No coś się napija. No ale ktoś tam już pierwszy się napiło. Może jednak te króliki. Atencja, atencja. To jest atencja. Ale można spokojnie na medytację. Można nawet na blinki, czyli na te mrugnięcia. Bo... Jak wykładka, to jak stare gierki, co się spacie na pistolet. No. Ale wyobraź sobie Flappy Birda na mruganie. Nie wiem, co to jest Flappy Birda na pewno śmieszne. Latasz ptakiem i naciskasz. Naciskasz mniej więcej w punkt i on wtedy skacze do góry, jak nie to spada. Spróbuj napiąć mniej się szczęki. Nie działa, zepsuło się. Działa. Myślę o tych królikach. Tylko masz w swojej głowie. Jakąś prasę może naukową, no może tak. Ja mam ten kod C++, a niech potłumaczy co tam napisane. Pierwiastek z dwóch. Nie, to jest C, to jest jeszcze bardziej prymitywne. Proszę bardzo. Tylko to jest taki specyficzny, bo to jest na te. Proszę bardzo, czytaj. Na głos. O mnie. Tak wspaniale myślicie, że to jest łatwo się skoncentrować, tak? Wiecie co mówimy w kole, jak jest jakaś prezentacja i właśnie kogoś tak nie idzie? Masz grubą czaszkę po prostu. Masz po prostu grubą czaszkę. To co, może? Przebiń, bo to jeszcze czyta. Nie, to tam scroll, nie? Chyba, że zrobimy trochę ułatwienie. I zmniejszymy na przykład do 70. O, twoją łyżkę. Czyli nadzieja go podniosła do 81. Nadzieja, tak. Tak, jak powiedziałeś, że zmniejszysz na 70, to mówię, no. Matka, to już tu biorę. Bo daj 40. Nie, to się kręci cały czas. Właśnie, i się ładuje, zazwyczaj wywala. Teraz nie wywaliło. Ale nie widać monitora, nie? Ponieważ jest takie, że jak włączę jedno, to nie może być drugie włączone. Mhm. Ale już proszę bardzo. Jest. 40 na niego zupełnie. Słuchaj. Nie, no tam 70 nie będzie, nie? Dawaj. Jak na złoty? Tabliczka mnożenia sobie przypomnij. Na dużych liczbach. Albo liczysz 6. Może. 5 silnia.
12 razy 12, 144, tak? 28 razy 31? Nie pomaga. Dobra. Wracamy do czytania, czy coś? Coś ciekawego, nie? No tu jest wściekło. Pornhuba uruchom. Skupi. O, proszę bardzo, leci. Auszka. Auszka, to niemożliwe. O kurczę, patrzcie, już leci. Marcin, już uciekł, bo jak tam wybuchnie, to na niego. Jak ta łyżka strzeli, to mi w pysk. Bardziej mi. Już nie, w drugą stronę. Ty się skup, nie gadaj. Jakie to kolory tam w tym filmu są? To 5, 5, 5, 5. Właśnie patrzę. Właśnie fioletowy jakiś. To jest twój najlepszy dzień. Nie pomagacie. Nie pomagacie. Dzień jak każdy inny. Można powiedzieć, że mamy nie zasnął. Tak. Dobra, trzymam na pięciu. Co pierwszy pójdzie? Silek. Żyłka. O, żyłka. Wiecie, co pomogło? Sczytywanie z tego odbicia z kamery, bo tam jest niewyraźnie. No stąd to nie. No ale możemy uznać, że się złamała, nie? No, żyłka bardziej. Ale to jest trochę oszukiwanie, bo ja teraz muszę jeszcze raz, nie? A nie, przepraszam bardzo, tu się złamała, proszę bardzo. Dobrze. There is no spoon. To co, mogę to zdjąć? Tak. I taki prosty system, właśnie, że po prostu szczytuje. To jest najprostsza jedna elektroda, jakbyśmy mieli kupę dookoła. To byśmy mogli nawet mapować cały mózg, zrobić taki jak sieć neuronową, tylko na prawdziwym mózgu i coś kontrolować. A jeszcze taki mam prezent, nagrodę oczywiście, za odwagę. Taką sto łyżeczek plastikową. Paczka na grilla. Oczywiście. Połamana łyżeczka. Tak. Połamana łyżeczka i jakby cię zainteresował temat, to takie, żeby coś postudiować, to proszę, łyżeczka. Dziękuję. A tutaj bardzo. Kultura Ludowa Górali Zagórzańska. O, dziękuję. 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 Dzięki panu. Jeśli ktoś chce, to zapraszam, możemy też połamać łyżki. Nie. Ustawimy... Nie ma cwaniaka? Nexor chyba chciał, nie? Ustawimy na niej, spokojnie. Ja mam pytanie. Tak? Na każdej po lewej wyświetlające skupienie jest sterowany z Bluetooth'a z urządzeniem? Nie, znaczy, attention meditation. Popa, tu mam, tu jest nadajnik Bluetooth i z baterią i on wysyła na komputer. Na komputerze mam coś takiego, co się nazywa, connector. To jest właśnie takie, żeby rozpoznawać te sygnały, to stąd przesyła. Czyli i happy. Tak, i tak, i wysyłam tutaj. Spoko, ja teraz patrzyłem, jak się do stosu Bluetootha dostał. I
tutaj w programie obrabiam po prostu to, jak coś wysyłam, to też tam plus. Linkuję po prostu. To do czego wykorzystujesz Arduino? Sterowanie. No, do łamania tyłyżek, co ja łamię w domu. Nie, ale... Nie, tak szczerze mówiąc, to jest projekt z koła naukowego. W tym robimy takie rzeczy, robimy na przykład też sterowania takie, bo jak się mięśnie zgina, to też na przykład jest napięcie. I robimy takie, że jak się 8 takich czujników da, to wtedy można rozpoznawać gesty. I na przykład mamy jeżdżącego robota, że jak się robi tak, to skręca w lewo, tak w prawo, tak idzie prosto, do tyłu. Wszystko jest, mamy, nie wiem, robimy na EMG teraz na przykład, na EMG to się właśnie nazywa to zginanie mięśniem, na przykład taką rękawiczkę, że na palcach są tensometry, czyli wykrywa jak się zgina, plus jeszcze jest sygnał tego, jak się rusza ręką, czyli rozpoznaje gesty i na razie trochę za trudne byłoby programowanie języka migowego, ale będziemy mieli literki, takie gesty typu dzień dobry, jakie piękne czereśnie, poproszę trochę i jakieś swoje ustawiane hasła. A dalej może jak nam się będzie chciało, to będziemy programować język migowy cały. A ja w domu na przykład robię, nie wiem, samochodzik na Wi-Fi sterowany. Myślałem, że no nie myślałem. Ale podobnie, palce. W sumie wszystko jest myślami sterowane. Dzięki bardzo. Das ist gut.